To jest program Republika po południu, a ja nazywam się Marcin Bąk. Witam Państwa i witam pierwszego z naszych gości. Tym gościem jest pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy dzisiaj porozmawiać o kwestiach związanych z działalnością pańskiego resortu, ale szerzej w ogóle polskiego rządu w ciągu ostatnich lat w kwestii szeroko rozumianej polityki społecznej. W tej chwili debatować będzie Sejm, zastanawiają się urzędnicy nad programem 800+. To jest rozszerzenie projektu 500+, jednego z takich, można powiedzieć, okrętów flagowych Prawa i Sprawiedliwości sprzed wielu już lat. I w związku z tym najpierw, zanim przejdziemy do tych 800+, do innych rozwiązań, które PiS w sferze socjalnej planuje, chciałbym, żeby pan minister pokusił się na taką próbę podsumowania tych kilku lat, odkąd program 500+ towarzyszy Polakom. Co można z perspektywy tych lat powiedzieć? No przede wszystkim no, bardzo ważny program, bo przecież takiego programu nigdy w historii Polski nie było. Bezpośrednie wsparcie rodzin, jak rozpoczynaliśmy ten program w 2016 roku, no to też w pierwszym okresie tego programu były jeszcze ograniczenia, jeśli chodzi o rodziny z jednym dzieckiem. Później ten program rozszerzyliśmy już na wszystkie dzieci. Dzisiaj z tego programu korzysta 7 milionów dzieci do 18 roku życia. Jakbyśmy to policzyli od wejścia z programu, no to jest już na dziecko 42 tysiące złotych, a w skali 18 lat to będzie 120 tysięcy złotych. Mówię jeszcze o tych rozwiązaniach, które są dzisiaj, czyli 500+. Łącznie do naszych rodzin w ramach tego programu trafiło 230 miliardów złotych. Te środki mogły trafić no, dzięki temu, że udało nam się z jednej strony uszczelnić system podatkowy, zlikwidować mafię paliwową, inne działania, które podejmowaliśmy. Czyli te środki trafiły do rodzin, w znaczny sposób poprawiły sytuację materialną rodzin, kwestia ubóstwa wśród dzieci, głodnych dzieci, no tego już za naszych rządów nie ma. No i dzisiaj jest kolejny ruch, już Rada Ministrów przyjęła, projekt ustawy jest już w Sejmie. Czyli to świadczenie podnosimy do 800+, czyli o 300 zł więcej i to też rocznie będzie dodatkowe 24 miliony. Czyli jeżeli byśmy policzyli rocznie, teraz wypłacamy tylko około 40 miliardów, to w przyszłym roku to już będzie 64 miliardy złotych rocznie dla rodziny trafi tego wsparcia. Czyli to jest, myślę, bardzo dobry program. On się też przyjął i też zapewne w pierwszym okresie miał dosyć duży wpływ na, jeśli chodzi na wskaźniki dzietności, bo mieliśmy taki rok 2017, gdzie wskaźnik dzietności i ilość urodzin wzrosła nam do 400 tysięcy. No teraz jest trochę gorzej, ale to też ma konsekwencje tego, że wpadliśmy w nisz demograficzny i to bardzo mocny, bo około 100 tysięcy kobiet w wieku rozrodczym no, ubywa nam w tym ostatnim okresie. Także to jest też duży spadek. Ale mamy nadzieję, że konsekwentna realizacja programów rodzinnych, bo przecież to nie tylko ten program związany z 500 czy teraz 800+, ale inne programy no, pozwolą, że no, odbijemy się jeśli chodzi o demografię. Już na samym początku, gdy program 500+ nie był jeszcze faktem, a tylko był punktem, jednym z punktem programu, z którym Prawo i Sprawiedliwość szła do wyborów. Ten program był krytykowany i to krytykowany z kilku różnych stron. Tam padały kontrargumenty z różnych jakby sfer i część z tych kontrargumentów do dzisiaj jeszcze funkcjonuje w publicystyce politycznej, w samej polityce. One się odnoszą również do programu 800+. Między innymi padały takie argumenty, że no, po pierwsze, że budżetu państwa nie będzie na to stać. No to już po iluś latach widzimy, że to nie do końca był trafiony kontrargument, ale padały takie zarzuty wobec tego pomysłu, że te środki będą trafiać do nieodpowiednich ludzi, że będą trafiać do jakichś rodzin patologicznych
i to będzie tylko przeznaczane na używki, na jakąś konsumpcję niekoniecznie dobrych rzeczy. Często przywoływano jako analogię getta w Stanach Zjednoczonych, w wielkich miastach, getta murzyńskie. Padały też takie argumenty, to głównie ze strony takich twardych liberałów gospodarczych, że rozdawanie, redystrybucja środków za nic, za posiadanie dziecka, wytwarza negatywne nastawienie społeczne. Także coś nam się należy, postawa roszczeniowa. Jak by pan się, panie ministrze, odniósł do tych zarzutów wobec projektu 500+, rozwiniętego, miejmy nadzieję, na 800+, teraz, właśnie po kilku latach, kiedy mamy już te doświadczenia kilku lat funkcjonowania tego pomysłu społecznego? No oczywiście ten pierwszy argument, o którym pan redaktor mówi, dotyczący braku środków, że pieniędzy nie ma, to pamiętamy słynne już słowa zarówno ministra Ostrowskiego, ale też polityków Platformy Obywatelskiej, że pieniędzy nie ma, że program to jest rozdawnictwo. No absolutnie to nie ma żadnego pokrycia. Choć widzimy, że mamy takie schizofrenię, bo jeżeli zaproponowaliśmy 800+, to z jednej strony pieniędzy nie ma, a z drugiej strony Tusk proponuje, żebyśmy już od czerwca wypłacali to świadczenie, czyli no w jakiś cudowny sposób uważał, że środki w tegorocznym budżecie są. No środków nie planowaliśmy, ale zaplanowaliśmy środki na przyszłoroczny budżet, dlatego to rozwiązanie wejdzie od 1 stycznia 2024 roku. I drugi, że to też było dość mocno podkreślane, że właśnie, że to będzie patologiczne, że rodziny będą rzucać pracę. No nic takiego się nie stało. Przede wszystkim myśmy podjęli, no myślę, zasadniczą decyzję, nie tylko w tych programach, ale pozostawiliśmy te środki do dyspozycji rodzin. I rodziny w różny sposób te środki wykorzystują. Daliśmy taką też oczywiście możliwość, że w sytuacjach takich skrajnych wypłata może być w formie rzeczowej, ale to jest na 7 milionów uprawnionych. W tej chwili takich osób, które w taki sposób otrzymują świadczenie, jest na poziomie 1000, czyli to jest no, nie, nawet nie procent, tylko to są promile, czyli bardzo mały wskaźnik, powiedziałbym no, znikomy, który absolutnie nie neguje tego programu. I co jest też ważne, że wiele rodzin mówi, że po raz pierwszy ich dzieci wyjechały na kolonie, skorzystały z innych form, można im zaproponować dodatkowe lekcje. I no, różne tutaj działania, które rodziny sobie podejmują w ramach tego programu. I tak powiedziałem, jeżeli byśmy to przeliczyli na jedno dziecko, to już od początku programu to jest 42 tysiące i to jest no, znaczny środek, który trafia. Jeżeli to jest rodzina wielodzietna, to już to się liczy jeszcze w kilkudziesięciu tysiącach, czy już w kilkuset tysiącach. Czyli to rozwiązanie jest bardzo dobre i poprawia w znaczny sposób sytuację materialną i też przywraca godność rodziny, to co jest bardzo ważne. A traktujemy też rodzinę jako inwestycje w państwo, w kapitał, bo to przecież dzieci, później rodziny zapewniają nam dalsze funkcjonowanie państwa. Część z tych krytyków pomysłu projektu 500+ sprzed 8 lat w tej chwili nie tylko mówi, że jak najbardziej 800+, ale wręcz mówi 1000+ i może nawet 1200, 1500. Zmieniło się bardzo podejście niektórych osób do tego typu rozwiązań państwowych. Właściwie w tej chwili na polskiej scenie politycznej jest tylko jedno środowisko, które wprost mówi, że należałoby ten program ograniczyć, a nie go rozszerzać, rozwijać, podnosić kwoty. To jest Konfederacja i to też jest zresztą nie cała. Część polityków Konfederacji mówi o ograniczeniu. Środowiska Platformy Obywatelskiej, przynajmniej ci, którzy mają najsilniejszy głos, starają się nawet przelicytować Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan sądzi, panie ministrze, jakie będą dalsze losy w Polsce tego rodzaju rozwiązań społecznych? Jak potoczy się los 800+ już w tym momencie?
Czy myślę, że tutaj, jeśli chodzi o program 800+, no to on zostanie przyjęty i prawie, że myślę, w Sejmie jednogłośnie, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, jakie wypowiedzi były wcześniej, nie tak dawno przecież, że programy trzeba zawiesić, że programy trzeba dedykować do jakiejś wąskiej grupy osób, że trzeba wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia i tego bym się najbardziej obawiał, bo nasz program jest powszechny, dotyczy wszystkich dzieci, które do 18 roku życia i można łatwo sobie wyobrazić manipulowanie czy kręcenie przy tym programie, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że opozycja przejmuje władzę, bo takie głosy się słyszą. Oczywiście teraz na potrzeby zarówno kampanii wyborczej, ale też jakby otwarcia Donald Tusk mówi, że absolutnie nie ma takiego zagrożenia. Ja w te słowa nie wierzę, bo wielokrotnie przekonywaliśmy się, a już wiele lat też funkcjonuje i w parlamencie, i w polityce, że słowa, które wypowiadał Donald Tusk, no nic nie znaczyły. No już przypominamy to dotyczące choćby podwyższenia wieku emerytalnego. Przed wyborami było absolutnie, że wiek emerytalny pozostanie na tym samym poziomie. Pierwsze decyzje rządu premiera Tuska wtedy były o podniesieniu wieku emerytalnego. Czyli tutaj no, trzeba brać to pod uwagę. Też te osoby, które są na zapleczu Platformy Obywatelskiej, które o tym mówią. No bo dzisiaj po tym, że jeżeli Tusk zapowiada, że jeszcze od czerwca, no to teraz narracja jest, że trzeba od czerwca wprowadzić. Jak pytamy ich, gdzie są środki, no to musicie mieć środki w budżecie, bo na inne cele są. Także to są absolutnie ich propozycje niewiarygodne. No trzeba przyznać, że konsekwentny jest profesor Leszek Balcerowicz, do jakiegoś czasu na pewno wiązany z zapleczem Platformy Obywatelskiej, bo profesor Balcerowicz jak był przeciwny tego rodzaju rozwiązaniom, tak jest i mówi o tym konsekwentnie, ale spojrzyjmy też na inne rozwiązania, jakie zostały wprowadzone, są wprowadzane bądź będą wprowadzane. Kwestia emerytur 13, 14, jak to się będzie kształtowało w nadchodzącym latach? No przede wszystkim też tak jak patrzymy na całość polityki rodzinnej, to mówimy z jednej strony o wsparciu tych najmłodszych, czyli do 18 roku, o tym programie już mówiliśmy, ale też duży program Maluch Plus, czyli opieka żłobkowa do lat 3, rodzinny kapitał opiekuńczy dla 2-latków, 3-latków, to też nowe rozwiązanie wprowadziliśmy w życie. Teraz od 1 lipca już nowa edycja wyprawki szkolnej, czyli ten dobry start, też 300 zł na ucznia, ale też myślimy i wspieramy seniorów, bo to jest bardzo ważna grupa. Z jednej strony no, waloryzacja na godnym poziomie, też waloryzacja kwotowo-procentowa, żeby podnieść te najniższe świadczenia emerytom i tak zwana 13. emerytura, która jest wypłacana zawsze w kwietniu w wysokości najniższej emerytury i 14. emerytura, która będzie wypłacana na jesień, już w tej chwili wpisana na stałe do naszego porządku prawnego. W tej chwili jest już po poprawkach Senatu, wraca do Sejmu, będzie na najbliższym posiedzeniu przyjmowana już ostateczna wersja i trafi do prezydenta. I co też warto tutaj podkreślić, to rozwiązanie, które wprowadziliśmy, o której też słyszymy czasami z opozycji, czyli emerytura bez podatku do kwoty 2,5 tysiąca złotych. I to też jest wprowadzone w życie przez nasz rząd. I z tego tytułu też ponad 2300 zł rocznie pozostaje w kieszeniach emerytów. Czyli ta część materialna też jest bardzo ważna. Oprócz innych działań, które podejmujemy w stosunku do naszych seniorów, te programy, które no, są dotyczące aktywizacji osób starszych, czyli program Senior Plus na tworzenie dziennych domów czy klubów seniora, czy program Aktywni Plus dla organizacji pozarządowych właśnie na wspieranie, żeby nasi seniorzy jak najaktywniej funkcjonowali w życiu publicznym. No i trzecia grupa seniorów, którzy potrzebują takiego wsparcia, jeżeli nie możemy im zapewnić opieki, to wspieramy przez program Opieka 75+, czy również inne działania, które podejmujemy, żeby finansowo wesprzeć te osoby, które są na przykład niesamodzielne. To program 500+ dla osób niesamodzielnych, ponad 700 tysięcy osób z tego programu korzysta, czyli też materialnie wspieramy te osoby, które potrzebują takiego wsparcia. Jeszcze jedne programy wspomnę, bo to też myślę dobry program, Mama 4+, czyli dla tych mam, które nie wypracowały sobie odpowiedniego stażu emerytalnego, nie mają uprawnień do czy to najniższej świadczenia, czy niższe, ale na przykład wychowywały dzieci, nie mając tego tytułu stażu,
im też zapewniamy wysokość najniższej emerytury. Z takich rozwiązań dzisiaj korzysta ponad 70 tysięcy mam i 400 ojców, bo też jeżeli mama już nie żyje, to ojcowie z tego rozwiązania też mogą korzystać. Czyli cały pakiet rozwiązań, które wspierają naszych seniorów. I na koniec kwestia powiązania tych działań rządu, szerzej obozu Zjednoczonej Prawicy w kwestiach socjalnych z polityką, z przełożeniem na notowania polityczne. No, nie ulega wątpliwości, że pomysł programu 500+ miał pozytywny wpływ na wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Co więcej, cały czas są publikowane badania socjologiczne, z których wynika, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się dużym zaufaniem, jeśli chodzi o kwestie obietnic wyborczych. I między innymi też realizacja 500+ miała na to wpływ. Jak pan sądzi, czy to będzie się przekładało na najnowsze notowania polityczne, krótko mówiąc na wybory, które zbliżają się już na jesieni. Nasi rodacy ponownie udadzą się z kartkami do urn wyborczych. No przede wszystkim tutaj słusznie pan redaktor zauważył, że bardzo ważna jest wiarygodność. I to też podkreślamy, że to, co zapowiadaliśmy w programie, czy teraz te trzy choćby propozycje, które ogłosił pan premier i pan prezes Jarosław Kaczyński, czyli 800+, darmowe autostrady państwowe i leki darmowe dla powyżej 60 roku życia i dla dzieci i młodzieży, to już jest zrealizowane. Czyli pokazujemy, że to, co zapowiadamy, jesteśmy wiarygodni. I tu też mamy nadzieję, że to przesłanie do naszych rodaków, nie tylko do naszego elektoratu, ale do tych osób, które są niezdecydowane, czy wahają się, czy mają jakieś jeszcze inne propozycje, że to przekona też, że warto utrzymać Prawo i Sprawiedliwość przy władzy, bo realizuje programy społeczne, które trafiają do ludzi i pomagają naszym rodakom. Oczywiście też popełniamy błędy, ale wyciągamy z nich wnioski i też no nie ma takiego czegoś jak w innych ugrupowaniach, szczególnie w Platformie Obywatelskiej, że jeżeli ktoś w naszym ugrupowaniu, że tak powiem, robi rzeczy niegodne, no to natychmiast jest usuwany i tutaj nie ma żadnych takich sytuacji, które by pozwalały, że osoby, które mają zarzuty przestępcze, dalej pełnią swoje funkcje. No, marszałek Senatu, czy senatorowie, czy również posłowie, którzy są ze strony opozycji. Panie ministrze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia. Dzięki. A już za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi państwu Michał Trześniewski.